Siemano! Z tej strony Francesco Game, a w dzisiejszym odcinku chcę Wam zaprezentować kolejną mapkę przygodową, taka, no nie za bardzo przygotowana, ale trzeba robić takie misje. Nazywa się mapka świąteczna, jak widzicie, bo takie prezenty jak tutaj są. No, wiem, że ogólnie ją teraz nagrywam z tego powodu, bo chciałabym po prostu nagrać, ale wolę na początku ją nagrać dopiero na święta, no ale już trudno, już nagrałem teraz. No jak widzicie, to są te prezenty, więc nawet to fajnie wygląda. I no i to jest naprawdę ciekawe, więc zobaczymy. A tutaj, tak, są zasady jakieś. Jeśli ta mapka świąteczna, jest to mapka świąteczna, wciela się w mężczyznę najlepiej, aby ten jedyny dzień w roku był niesamowity, którego zdaniem jest przygotować wszystko na Wigilię. Święta to piękny i wyjątkowy czas, dlatego zrób wszystko jak należy. Chyba powinno tak być. Graj na Game od Zero. Okej, okay, to tu pierwsze Game Moda Zero muszę włączyć. Jak na razie. Okej. Okay. No i zanim przejdziemy do odcinka, przypominam o łapencji w górę. A tak już możemy zaczynajmy odcinek. Okej, okay, i tutaj start miłej gry. No to zaczynamy. 3, 4. Łup! Nie, no, wszystko ładnie to moim zdaniem wygląda. Już na start ta mapka jest taka ciekawa, no. A tutaj chyba jakieś te dzieci. No dobra. Wejdziemy sobie do środka. A tutaj. Telefon. O! Cześć, Joe, to twoja. Tu twoja żona. W kuchni na lodówce jest lista rzeczy, które musisz zrobić do Wigilii. Będę wieczorem, pa. No dobra, okej. Okay. Czyli moja żona się zapytała, czy moja mama tam dzwoniła do mnie, a czy moja żona, nie, moja mama jest w ciągu, że moja żona jakby niedługo do mnie wróci, ja muszę tam wszystko zrobić, okej, wszystko przygarnąć, takie życie chłopaka. Wow, fajna dyskoteka, może tak potańczyć, takie. Dobra, nie teraz, a teraz muszę teraz mieć szybko czas, to wszystko przygotować. Okej. Okay. Na starcie mówiono, że jest coś tam na lodówce, jakaś lista, to chyba ona, no lista. Posprzątaj łazienkę, kup prezenty dla dzieci, kup barszcz, ciasto i rybę. Znajdź na podwórku wszystkie ozdoby na choinkę. Oż chyba 8 ich jest. I powieś je na chyba choinkę. No jak mi napisali, nakarm psa. Jedzenie jest obok lodówki. Przygotuj stół do Wigilii. Tutaj listy do swojego. Do swie. Z tego Mikołaja, które napisały nasze dzieci. Znajdziesz tu w szufladzie i spin. A, no dobra. Chciałam się w takiego mężczyznę. Jakie te fajne krany, moim zdaniem, są, naprawdę fajnie. A, i tutaj jest jedzenie dla psa, nawet to w sumie widzę. To jedzenie dla psa, to wszystko sobie zachowam. Tego mojego pieska. O, a tutaj jakieś też. Ale po co mamy kupować barszcz, skoro przecież mamy tutaj dużo jedzenia? To jest po prostu maraz, ale dobra. Ale nie, nawet to ładnie wygląda. Może najpierw zwiedzimy ten dom, żeby wiedział, co gdzie jest. Tutaj jakieś ryby. Mamy tu rybę, po co mamy kupować kolejny barszcz z tej ryby? To śmieszne. A ty, czy jest w tych skrzyneczkach? Jak na razie tutaj nie ma. Dobra, już tutaj na pewno nie potrzebujemy nic, tutaj nie ma. Nie, no naprawdę fajnie to wygląda. Ten garaż, to taki garaż, a to choinka. Na pewno będziemy się powiesić tu prezenty i postawić pod choinkę, jak to jest taki zwyczaj u nas. Tak, pokój Bena i Michała. Nie no, fajny mają pokój, ciekawe czy tutaj oni coś mają. Nie no, ładnie to wygląda, okej. Okay. Czyli na początku listy było, że musimy posprzątać łazienkę. W sumie, no to teraz nie będziemy tu się obijać. Łazienka, o właśnie, łazieneczka moja. Chodźmy. O, no widać, że jest brudno i trzeba ją wyczyścić. Po co mam ją czyścić? Kto tak ten syf nawrócił? Przecież to nawet pająki. Tyle pająków musiało tu mieszkać. Pewnie nikt na pewno tego nie czyścił. Łazienka musi być czyściutka. Poczyścimy tu wszystko z dachów. To nam nie jest do niczego potrzebne. To też musimy ściąć. To jest jakiś ten. To też. I to też. I tutaj też trzeba. Na razie. No i tutaj też trzeba. No dobrze, wszystko jest gotowe. I teraz to chyba trzeba to postawić. No po co no? Niby. Ale na razie jest dobrze, wszystko wyczyszczone, więc łazienka jest czysta. Ok. A to może gdzieś wywalmy. Nie wiem, do jakiegoś. Nie, może to wywalmy, powiedzmy. Gdzieś byśmy to wywalimy, to tutaj i tak zniknie. To nam do niczego nie jest potrzebne. Tylko marnuje nam ekwipunek. Okej. Okay. I co drugie, jakie zadanie? Kup prezenty dla dzieci.
A tam w ogóle co dalej jest? Listy do świątecznych, a dobra, tak już to czytam. A chodzi o to, że my chyba teraz będziemy musieli, a tutaj wszystko w tą płytkę nacisnę. A chyba to chodzi o to, że teraz jakby my musimy jakby znaleźć te listy chyba, to wszystkie. O, tu pieniądze chyba na te prezenty, nie no. Teraz to się dużo powydaje. Na potrzeby, no tutaj to wszystkie te pieniądze zachowam, wezmę je wszystkie tutaj. Szufladka. O, tutaj chyba trzy takie te. Trzy te właśnie listy. Więc na razie musimy ich czytać. Idziemy jak na razie, idziemy. I chyba jeszcze musimy kupić jeszcze barszcz i rybę, no właśnie, więc to wszystko załatwimy. Idziemy. Nie no, będę normalnie chodził jak na... Nie no, już trochę przepięknie. Okej, okay, a tutaj co tu jest? No jest sklep zamknięty, no jak na razie. Okej, okay, to idziemy tędy. Tutaj, o, przecież barszcz mieliśmy kupić, to kupimy, oczywiście. Tutaj musimy chyba gdzieś tak, czyli tam było tak? Właśnie, tu muszę wejść listę. Kup barszcz, no to barszcz oczywiście kupię. Cena, to tak, zapłacimy tutaj, oczywiście, tutaj jest tak 5, to oczywiście musimy to włożyć tutaj raczej i wziący barszczyk. No dobra, jak na razie na barszcz mamy jakby to ująć już kupione, więc jest dobrze jak na razie, jak na razie. I tutaj jest ten, cena w ogóle, jakiś, pójdziemy, przejdźmy się ten. O, tutaj jakiś bezdomny, weźmy. Witaj, jestem bardzo głodny, mógłbym poprosić o trochę chleba? Oczywiście, ja to jestem dobry i dam ci. No niestety, no, ja ci trochę kupię chleba, tak na twoje życie. Tak, no to kosztuje 4, tam to nawet nie mam aż 4, więc dam ci taki troszkę na piwek, więc dam ci 5. No weź sobie to. Muszę to jakoś ten chleb dosięgnąć. Nie no, jakiś ten chleb muszę dosięgnąć. Dobra, muszę to zniszczyć, żebym chleb mógł. Proszę pana, ja muszę to na chwileczkę zniszczyć. O, jest dobrze teraz. I to naprawię spokojnie. Okej. Okay. Mam chlebek jak na razie. I tutaj musimy go teraz chyba tam wrzucić raczej, mi się tak wydaje, no. 3-4 Q. O, dziękuję, jesteś dobrym człowiekiem, życzę ci wesołych świąt. No też życzę ci wesołych świąt, do widzenia. Teraz tak. O, czas kupić prezenty dla dzieci i coś na Wigilię, no jasne. Okej, okay. Najpierw będziemy kupować prezenty. List do Bena. Drogi Mikołaju, w tym roku byłem bardzo grzeczny, poproszę cię o czerwony samochodzik. Takie trochę głosy zmieniałem, takie, żeby to inne głosy, ale nieważne. Tutaj jest tak. Ty rower! Można nawet kupić rower, nie no. Śmieszne, naprawdę można rower kupić, ale to... No ale to takie jakby jest niezadane. To jest tylko kostka Rubika też kupię, jaką taką, tak dla siebie sobie ją kupię, bo lubię. Futbol też się, tak to ładnie wygląda. Oj, no tak, samochodzik. Jak na razie już 3 na razie mam prezenty. Teraz tak. List do Bena, a to już było, tak? List do Sofii. Mikołaju, marzę o pięknej lalce. Bardzo chcę ją mieć. Kupisz mi? Oczywiście, no to dobra. Czyli ona chce laleczkę? Okej, okay, no dobrze. Tutaj nie ma nic. Matko, lalka. O, jest. Chyba to lalka. Jezus, jak to fajnie wygląda. Taki blok z Minecrafta. Lalki, nie na śmieszne. Tak, mamy lalkę jak na razie w ręku, to te wszystkie zabawki się pospołożymy jakby. Teraz tak, list to już było i teraz list do Michaela. Bogaty Mikołaju, wiem, że masz dużo dzieci, które chcą od ciebie prezent, ale proszę cię, nie zapomnij o mnie. Przynieś mi pluszowego misia, zostawię ci ciastka i mleko, nie zapomnę, obiecuję. Okej, okay. Czyli Michael chce misia takie. O, teddy bear, jak to ładnie wygląda. Ten mój nowy miś. Okej, okay, jak na razie tak. Tutaj musimy iść do... A no zapomniałem, jeszcze teraz trzeba kupić, tak, te cenne rzeczy. Czyli tak, tam było barszcz, ciasto i rybę, okej. Okay. Ciasto musimy potem kupić i rybę. No mapka kozacka. Ogólnie link do tej mapy będzie w opisie, żebyście też sobie mogli zagrać w nią, nawet fajnie. Okej, okay. Rosa. Nie, takie jak Rosa w Brawl Stars, nieważne.
Witam, razem będzie 195 zł, proszę wrzucić pieniądze do wesołych świąt. Okej, tak, będziemy musieli to wszystko tu włożyć, czyli ja razem jest 195 zł. To najpierw powiedzmy, dajmy jedną stówkę jak najlepiej, czyli też będzie jedna jakby stówka. Okej, czyli 195 i teraz 395. Też wolę dać przy okazji 50, jak na razie. Będzie już tak, już to już tak już będzie tak. Już będzie 150. Czyli tak będzie 170. Teraz będzie 190. Jak na razie już. I teraz 195, czyli damy jeszcze piąteczkę. Okej, okay, jesteśmy kwita, wszystko zapłacone. Więc wesoły świąt. Dobrze. Dość było. Jak na razie to już zrobiliśmy, to teraz wracajmy do domu, bo już tutaj... O, no przecież, to jest jakaś cena. Pieniądze zostaw w skrzyni. Aha. Witam, sprzedaję biżuteria dla tej mojej żonki, więc coś kupi. Jakiś pierścionek, taki diament się fajnie wyrobi. Tak. Aż 2000? Dobra, ja i tak jestem dobry i zapłacę. Taki też na początku muszę go wziąć i teraz tak. Dam ci... Tak, oczywiście. Stówka, tak. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 już mamy. Jest tak. 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 i 2000. O! Jest 2000, więc mi kwita, zapłaciłem, do widzenia. Jak na razie już wszystko mamy z głowy, mamy już tu wszystkie pieniądze. Na początku odłożę do skrzyni, żeby te pieniądze, żeby nic się tu z nimi nie stało. Okej, okay, jest dobrze. Idziemy do domu jak na chwilę. Ale tym mało nawet fajnie. Taki ładnie go zrobiliśmy. Znaczy główka, te dwa bloki, to już wiadomo jak. Okej. Okay. Będziemy musieli teraz te wszystkie pieniążki odłożyć. Telefon dzwoni, muszę go odebrać. Myślę, ale to już było przecież jakieś dawno. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To tak, na początku damy po pierwsze te listy, możemy sobie to schować, bo one nam do niczego nie są potrzebne. Tak samo i tak. Pieniądze też możemy odłożyć, bo to nie ma sensu. I tak jeszcze zastanawiacie się, dlaczego mam skina Steve'a w ogóle, no bo zawsze teraz na mapkach będę musiał niestety go nosić, bo coś tam mi się zlagowało z mapami i mogę ja tylko i to wyłącznie na takiej mapie online mogę jedynie grać, więc jest taki problem. Ale to już dla was inaczej. List do tego, do Michała, do Michelle, no to też zabierzemy. Okej, okay. Jak na razie jest dobrze. Teraz wystarczy to tylko ten diamencik będę miał ze sobą, a teraz te wszystkie rzeczy, te wszystkie zabaweczki najlepiej pod choinkę włożyć, jak to zawsze jest takie tradycje. Okej, okay, samochodzik, znaczy nie piłeczka, samochodzik, laleczka, misio. I jeszcze kostka Rubika, no i na razie jak widzę już mam, kupiłem dla nich wszystkie takie rzeczy, więc jest dobrze, więc jest teraz git. I teraz, co tam było daj... O, ja tą listę odłożyłem. Nie no, akurat zapomniałem, że te wszystkie książki odłożyłem, bo listę także. To teraz co nam daje, tam jakie daje, mamy wyzwania, to się mówi. Lista. Okej, okay. Co jest liście? Tak, już kup barszcz, ciasto i rybę znajdź. Na podwórku wszystkie ozdoby na choinkę. A, okej, okay. Czyli teraz ozdoby. Jeszcze w sumie nie będę teraz nosił tego jedzenia i po prostu schował mnie do lodówki jakby co ten... To barszcz, ciasto i ryby, te wszystkie trzy rzeczy po prostu włożymy. Matko, nie, tego nie chciałam jeść. To ciasto i rybkę. No jak na razie jest dobrze. Czyli teraz musimy poszukać wszystkie te ozdoby na... Jak się mówi. Idziemy. Idziemy szukać. Musimy się nawet tu rozejrzeć, czy to jakieś... Ej, tu jakaś pierwsza ozdoba. Aż tak, czy to jakaś pierwsza ozdoba. Czyli ich jest 8 tam było, pamiętam. Na razie mam jedną. Na razie nie jest tak za dobrze, ale dobrze, idziemy pobiegać, troszeczkę się tu rozejrzeć. Jak na razie tutaj nic nie ma. Będziemy się tu musieli na razie jakby co tu rozejrzeć. O, tam jest tam jakaś kolejna skrzyneczka, jest tam coś jest kolejnego. Kolejna skrzyneczka, na widzę, idziemy. Tak. O, już mamy już dwie, jak na razie te. Dwie mamy już, to się mówi, lampki, czy bombki. Nie, że mam tylko trzy steki, muszę coś później zjeść, ale to nieważne.
Okej, okay, tu się musimy rozejrzeć. Tu już byłem. Na razie mam dwie ozdoby na choinkę. Taka już koniec skrzynczka. O, no trzecia, wiadomo. Tutaj jest czwarta. Już nawet dobrze mi idzie, jak na razie, bo tutaj dobrze widzę, rozglądam się dobrze. Pójdziemy tędy, zobaczymy, jak tutaj to wszystko tutaj jest. Ej, to tu jest? Jezu, mogłem łatwo mało to zauważyć. A jednak zoomamy już to. Mamy pięć, więc potrzebujemy jeszcze trzech. Nie no, no fajne jest to szukanie moim zdaniem, bo tu może być dokładnie też wszędzie, też tak ciekawe jest naprawdę. Okej, okay, tutaj jak na razie nie ma. Nie ma tutaj żadnej skrzyneczki. A tu jest! Tu już jest tak. Już mamy na razie, jak widzicie, tutaj sześć już mamy. Więc musimy... A tutaj? Siedem? Już ostatnia. O, my ją chyba pominęliśmy, mi się jak wydaje. No bo już raczej większość już mam w ręku. Więc zaraz będzie wszystkie, zaraz będą. A tutaj? A tutaj to już było. Już mi się tak wydaje, że jeszcze chyba jednej gdzieś nie wziąłem, gdzieś ona... Nie wiem nawet do końca, muszę ją tu poszukać, muszę poszukać. Tutaj coś jest, coś musimy tu znaleźć, coś tutaj znaleźć, musimy to znaleźć. Coś tu musi być, gdzieś tu musi coś być jeszcze. O, tam coś, tam jakaś skrzynka jest, chyba? Powiedzimy. Jest, mam! Mam, widziałam, że tam jest, że tam coś jest. Okej, okay, jak na razie mam, lepiej się upewnić, czy mam wszystkie. Mam wszystkie, na pewno. To teraz pytacie tylko i to wyłącznie ozdobić choineczkę. Przecież przy okazji nie wszystkie raczej nie dajesz, myślałam, się da. To idziemy tam. Będziemy musieli teraz to wszystko tutaj tak ozdobić. Tu może będzie jedna. Tutaj druga. Tutaj trzecia. Tutaj czwarta będzie, a tu będzie piąta i szósta. Nie no, teraz to ładnie ozdobione jak na razie, więc już choinka i prezenty są przygotowane. Co jest dalej? Teraz tak, nakarm psa. O, okej, okay, musimy nakarmić psa. Właśnie tego psa nic nie widziałem na podwórku, więc jest taki problem. Że jest na górze, kto wie. Może przynajmniej być na górze, ale to... Wątpię. Wątpię. A tutaj jest jakiś pokój, shop i puszka? Niemożliwe. Kto by chciał psa? Dlaczego pies ma własną budę tutaj? Nie, no myślałam, że jego buda jest na dworze. Nie, no śmieszne, śmieszne, naprawdę. Dobra, musimy dać jedzenie dla psa. Hał, 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 nie, no. Musimy dać to wszystko chyba, to jedzenie dla psa. Nie, no śmieszne, naprawdę śmieszne. Że tutaj myślałam, że on jest na dworze, ale jednak nie. Nakarm psa, jedzenie jest obok lodówki, teraz przygotuj stół na Wigilię, no chyba już zaraz będziemy już chyba kończyli, no bo jak już przygotujemy stół na Wigilię. Coś mi uderzyło, coś podejrzanego, się już dźgnął? Nie, dobra. Na razie zaraz będzie chyba już koniec, ale musimy się tu rozejrzeć. Co tu jest? A, tutaj są te wszystkie, to chyba też w sumie musimy przygotować, te takie dodatki, że to już jakby mamy. Nasz kompot, tak, ryba, ciasto i jeszcze barszcz. To wszystko już mamy, jak na razie, więc jest dobrze. Teraz możemy to wszystko tu położyć. Tak, tutaj będzie ser. Tu będzie chleb. I takie ciastko małe tu będzie. Ciasto jak zwykle będzie takie na środku. Tu będzie ryba taka na stół, a tutaj też taka inna, tutaj będzie już ta. A tutaj też takie kompociki będą, cały sobie. Będziemy musieli rzucić, a jeszcze lepiej te, jeszcze tutaj zapomniałem tych. I tak, o teraz ładnie to wygląda. Teraz tak, będziemy musieli dać jeszcze barszcz, jakby na tym blacie. Nie no, teraz już jest stół ładnie udekorowany. I coś dalej? Ani już dalej chyba nic, no nic. A, czyli to już koniec. A tutaj jest napisane, wejdź na płytę po zrobieniu wszystkich zadań z listy. Okej, okay, to wejdziemy. Muszę tylko jakoś tu wejść, parkour. Nie no, coś nie, a no widać, że mam mało steków i tam nie mogę doskoczyć. Gdzieś jestem? Czy,
A tu dzieci moje, to moja żona jakby. Dziękujemy za prezenty Mikołaju, to najlepsze święta. Jestem, oni wierzą, że jestem Mikołaj, ale to jakby ten cały stój. Stół do Wigilii, to się mówi, to jest to ciasto, te wszystkie jedzenie, a tutaj tak. Jeśli kupiłeś prezent dla Juliet, wrzuć go tutaj. A, dobra, czyli to teraz będzie musi to wrzucić jak na razie. Czy się mogę? To teraz? O, dziękuję kochanie za prezent, nie trzeba było. No dobrze, też tak cię... Mua, kozacko, dzięki. Teraz tak. Tutaj dam diament, teraz trzeba wyjść. A tutaj co to jest? Co to jest? Gdzieś się odrodziłem. A tutaj mamy coś, jakiś ten, chyba to koniec, co to się mówi. A je tu elfy. Nie wiedziałem, a to już napisałem, co to jest napisane. Święty Mikołaj, dobrze się spisałeś. W tym roku miałem dużo pracy, a ty pomogłeś. Dzięki temu twoje dzieci otrzymały wymagające prezenty. W skrzyni jest prezent dla ciebie. Dla mnie prezent? Jaki? Ja mam... Ja dziękuję. Nie no. Ja mam miecz jakiś. Ja mam jakiś miecz. Kurczę. Ja dostałem miecz, ale kozacko. Ja mam taki miecz enchantowany? Spodziewałem się tego, naprawdę. Widać, wyszedłem już... A w ogóle zobaczmy, jak to w ogóle wszystko wygląda z Game Moda 1. A tutaj jest, jak to chyba nie wygląda, to na płaskim jest wszystko. Jak to... Ja to zdaję. Jeju! Enchant, ostatecz enchantu. Ale to zabija Nahita! To Nahita zabiera! Dobra, na chwilę sobie włączę Game Moda 1 i na razie zobaczmy, jak ta mapka się prezentuje. Naprawdę, no, ładnie to wszystko wygląda. A ciekawe, jak to w ogóle nadziała na zombiach, to takie potwory, ten miecz jeszcze. Ja sobie przetestować ten jakby. Nie no, kozacki. No dobra, no jakby to on już sprzedał tą mapkę, bez żadnych cheatów, więc się udało. To już mnie zbugowało, ale nieważne. I teraz, co tam dalej jest? No możemy już chyba Game Moda 0 włączyć już, bo to taki pół test jakby. No i tak. Koniec mapki. Jeśli się spodobała, zostaw proszę. Możesz teraz włączyć Game Moda 1 lub 3, aby obejrzeć mapę. Jeśli wystąpili jakieś błędy, zgłoś to proszę na stronie. Diament na stronie minecraftmapy.pl. Życzę ci wesołych świąt. Nie no, kozacka mapa, naprawdę. Nie wiedziałem, nie spodziewałem się tego. Obejrzymy teraz tą mapę tak na sam koniec, jak to wszystko wygląda moim zdaniem. Bo na Game Modzie chętnie byśmy to wszystko zobaczyli. Czy to widać, że to świat płaski, to taki jakby cały ten... Śnieg tu wszędzie włożyli. I tutaj tak, nasz domek. Ja na przykład, a to jest jakby taki sztuczny tunel, jest na przykład takie to podobne z daleka na tych shaderach, że jakiś to prawdziwy tam dalszy ten, a tu nie tak. No to już widzimy, to jest sklep, znaczy mapa taka nawet, trochę nie jakaś za długa, ale taka jeszcze taka, no nawet dobra. Nawet dobra mapa, jestem z tego bardzo zadowolony i do usłyszenia i w sumie fajny był odcinek, więc przypominam łapeczkę w górę, subskrypcji, no i dziękuję za oglądanie, no. Cześć!